Dziś spotkamy się z Avengersami po roku w... No, wy już się możecie domyślać gdzie, ale nie w Rosji, bo tam jakby byli Avengersami, próbowali zrobić coś dobrego, to by trafili na 15 lat do więzienia. Sami rozumiecie, słaby biznes. A czy Buildixy są słabym biznesem? To się zaraz przekonamy. Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Czas zacząć odpakowywać prezenty. Jakie prezenty, zapytacie? Ano, na moim bazowym kanale jakiś czas temu, w sensie w zeszły weekend, dokładnie tydzień temu, było otwarcie prezentów na mój bazowy kanał, ale dostałem tam bardzo dużo też podróbek i innej maści kloców, bo nie tylko podróbek, zajrzyjcie, koniecznie obejrzyjcie tamten film, bo warto, bo też przede wszystkim będzie pokazywał, co tutaj się będzie pojawiało w najbliższym czasie. I na pewno na pierwszy front lecą Buildixy. Po prostu ciekawi mnie mocno, co to jest, bo no, mam tutaj jakby miks, wiecie, Cyklopsa, jakiegoś G.I. Joe, to sam nie mam pojęcia, co to jest za dziwna manga, i kapitan jakby Hameryka, nie? Buildixy to jest jakaś większa firma, bo Rafał, bo od niego dostałem tę paczkę, też mi podstawkę wysłał, plate'a 16x16, więc to jest jakaś większa jakoby marka, natomiast obrazki są obydwa z tej samej strony. Natomiast, moi drodzy, ja już tutaj nie chcę myśleć po nożyczki, wybaczcie, jakoś wątpię w te figurki. O kurczę, właśnie powiedziałem, że wątpię w te figurki, kiedy otwierałem, zaskoczyłem się pozytywnie, bo spójrzcie, No, przyznam się szczerze, tak powiem. Nie ma instrukcji, minimalny ból, bo jak wiecie, jakbym chciał za kilka lat odbudować, no to nie będę wiedział jak. Natomiast ogromny plus, bo dotychczas chyba tylko w tych takich tulipanach, zresztą bardzo naprawdę dobrych, spotkałem się z tym, że mamy coś w wytłoczce. Wytłoczki to był znak charakterystyczny dla droższych zestawów w Lego w latach 90. No a tutaj proszę, też mamy wytłoczki w podróbkach. To jecie, i jest jakiś znak jakości, powiedziałbym tak, no bo wiecie, no moi to rzucić do woreczków i jahaha, i tak to nie jest dobre, więc wiecie. Natomiast, kurczę, przez chwilę myślałem, że to jest jakiś, no nie chcę mówić, że wiecie, że ten słynny malarz austriacki, ale to nie wyglądało na wóz. W ogóle to nie jest prosto drukowany, kurde, czy on w ogóle tutaj ma takie coś, a to z buzia, że niby. No to ja bym w życiu nie powiedział, że to z buzia, no ale dobra, jak spojrzałem na obrazek, to jakby lepiej. W ogóle to jest demontowalne? Jest, bo już się bałem, że wiecie, ale na przykład włosy już nie są chyba demontowalne. Włosy już chyba... Nie, włosy już nie są. Włosy są na stałe przytwierdzone. No mam zdecydowanie wrażenie, że on jest tutaj ciut krzywo nadrukowany. Ale wiecie, mam lekką wadę wzroku, więc mogę się też mylić. Ciekawy patent, chociaż już kiedyś się z nim spotykałem, ale okej. No, obraca się to, bo już się bałem, że się nie obraca. Spójrzcie, detalowość tutaj na rękach odzwierciedla palce. No, okej. Torsik, no w ogóle cała figurka jest zrobiona na tą modłę, by jednak różnić się trochę od Lego. Co jak wiemy chociażby po Blockach, czy Kobi, czy innych firmach, które starają się być legitne, no musi tak po prostu być, żeby Lego ich nie posądziło o plagiat, no i po prostu by mogły legalnie działać, więc jakby doceniam. Oczywiście kształt mógłby być trochę lepszy, ale mimo wszystko wiecie, doceniam to staranie się. Nóżki całkiem ciekawe, chodzą osobno. Też taki zarzut trochę jak do Blocków, że ten tył wolałbym, żeby był zadrukowany. Ej kurczę, powiem tak, no figurka może przepiękna nie jest. Nie zapominajmy jednak, że te z Blocków też przepiękne nie są, ale są ok. I tutaj podobnie, gdyby trochę nie ten krzywy nadruk i w ogóle dość dziwny nadruk na tej twarzy, jakby nie. Bo on w ogóle ten dziwnie siadł w ogóle, no sorry, wygląda jakby ktoś mu właśnie walnął i szczena mu się trochę przestawiła, nie? No, ciekawy. Nadruk na torsie nie jest jakiś tragiczny. Czas na drugą figurkę, którą ochrzciłem G.I. Joe, chociaż nie wiem, kto to tak naprawdę jest. Napiszcie mi, czy go kojarzycie. Mi się wydaje, że jakiś właśnie G.I. Joe'owiec. No, tu już zdecydowanie wygląda to lepiej niż ta pierwsza figurka. Torsik jak najbardziej spoko. Emblemacik tu na klacie jeszcze. Tu chyba jest już bardziej prosto. Tutaj w ogóle fajnie też tak ten nos wygląda, wszystko. No, ta figurka zdecydowanie lepiej. Brak napisu na studzie. Tu również wszystko działa identycznie. Ta detalowość palcy jest. No okej, okay. Tu jest znacznie lepiej. W ogóle on też ma coś na plecach. Też takie coś dziwne, chociaż nie wiem, po co to dziwne coś na plecach tutaj istnieje. Trzecia figurka. I może czwartą też sobie od razu wyjmę, by nie tracić czasu. No powiem szczerze, no nie tego się spodziewałem, bo spodziewałem się, że to wyciągnę i będzie jakaś totalna padaka, a tu jednak w jakiś sposób zostałem zaskoczony. No tutaj znów jakiś dziwny stwór.
ta buzia wygląda tak, klata tak, rączki fajnie chodzą, też ten wyglądał tak, jakby miał zmywać naczynia i właśnie włożył czerwone rękawiczki do zmywania tychże naczyń. Nadruk na klacie nic mi kompletnie nie mówi, ani na buzi, ale jest okej, okay, jest spoko. A no właśnie, nie powiedziałem najważniejszego. Wiecie co, rusza się to w miarę legitnie. Może minimalnie za lekko, ale nie jest to tak, wiecie, że lekko, bo jest zepsute, w sensie czy źle zrobione, tak jak niektóre Chińczyki, że jedna łapa lata, a druga ciężko jak, nie wiem. Tu każdy element chodzi dobrze. Nóżki jeszcze lżej niż rączki, ale tak jak mówię, tutaj widać, że to jest tak zrobione, a nie to, że to jest jakiś błąd, wada i wszystko chodzi inaczej, ale generalnie nie myślcie sobie, że to jest jakieś złe. Nie, generalnie 9 na 10 jest ruchliwość tutaj. No może 8 na 10, bo przesadził 9 na 10, bo chodzi to minimalnie faktycznie zbyt lekko, ale nic się samo tutaj nie telepota. Także nie jest źle. No i mamy jeszcze tutaj taką figurkę. Tu coś się podziało z tym nadrukiem, czy mi się wydaje, moi drodzy? Teraz będzie to lepiej widać na kamerze, jak przybliżę, bo kamera mi bardziej przybliża niż mój wzrok. Tutaj chyba coś się brzydkiego podziało z tym nadrukiem. Ostatnia figurka, no wszystkie wyglądają identycznie, w sensie tylko różnią się właśnie rzeczonym nadrukiem. Tutaj troszkę szkoda, bo na tej buzi no powinno być coś jeszcze, jak widzicie teraz na obrazku, a tego zabrakło. A jak wiecie, zawsze gdzieś tam będę się czepiał czegoś takiego, że różnicy, ale to faktycznie jest minimalna różnica. Jeszcze w ogóle nie zobaczyłem, że oni uszy mają, moi drodzy, a mają tutaj jeszcze takie uszy. Jak mniej więcej to wygląda przy zwykłej figurce Lego, byście mieli porównanie? A no tak, no właśnie, bo chciałem pokazać, że one są większe niż figurka faktycznie Lego. Ej, dobra, dystans, panowie, jednak jest między wami trochę różnicy. I w ogóle, nie no, kurde, powiem wam szczerze, myślałem, że tu dzisiaj przyjdziemy, pośmiejemy się, mówię, co mi to Rafał wysłał, będzie beka, a powiem wam szczerze, trafiam na kolejną firmę tak zwanego potentata. Potentatem go nazywam dlatego, że po pierwsze, no widzimy, że tutaj jakąś myśl, tak, czyli robimy swoje figurki, swoje kształty, nie robimy chamskiej podróbki, mamy na to jakiś pomysł. Super plus, bo to jest pierwszy krok do bycia poważnymi klockami. Po drugie, lekko zajeżdża ekskluzywnością pakowanie czegoś takiego w blisterek, bo tutaj, wiecie, no czujemy się dopieszczeni, że ta figurka w żaden sposób nie jest zniszczona. Ba, powinna być technicznie rzecz biorąc oczywiście w lepszym stanie niż Lego, bo nie ma żadnej ryski absolutnie po wyciągnięciu z czegoś takiego. W sensie to nie jest woreczek foliowy. No i po trzecie, po czwarte, no kurczę, tutaj faktycznie muszę się przyjrzeć innym, o ile mają oczywiście zestawy. No bo generalnie wyglądu można, no może się spodobać, może nie. Nie jest najtragiczniejszy. Fajny jest ten efekt, mówię, z tymi ręcami, że tutaj jeszcze on w ten sposób się porusza. Doceniam tutaj te palce. Widać, że to jest kolejna firma, która ma ambicje, która, tak jak powiedziałem, jest potentatem, będzie, widać, się starała robić coś fajnego, ma na to wizję, a chyba to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Dodatkowym plusem jest chyba też to, że to nie jest jakieś zwykłe City, a superbohaterowie. To gdzieś też tam zawsze lepiej się sprzedaje. I kurczę, no jak myślałem, że dzisiaj tu wejdziemy i będzie beka i się pośmiejemy, a no może nie jest jakoś, wiecie, kapitalnie. Póki co takie, no 7 na 10, nie? Bo dobrze się to rusza, dobrze działa, dobrze funkcjonuje, nadruki, no są jakie są, figurki są jakie są, ale nie czepi mi się tutaj nic technicznie i tak dalej. Więc kto wie, czy za jakiś czas nie pojawi się więcej tych zestawów, a ja nie będę w szoku, że pojawiła się kolejna legitna firma. No moi drodzy, dzięki Rafale, bo będziemy musieli się temu przyjrzeć. To na stówę. A wam dziękuję, że byliście tutaj kolejny dzień na tym kanale. Mam nadzieję, że będziecie na dłużej, żeby zobaczyć chociażby, czy będą Buildixy albo inne podróbki, czy nie podróbki właśnie, bo klocki z własnym pomysłem to nie do końca trzeba nazywać podróbkami, prawda? Dzięki, że byliście i mam nadzieję, że będziemy widzieć się wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye! Bye!